No i witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie z początku filmu, drzwi tymczasowe już zostały zamontowane. Więc ci wszyscy ludzie, co pisali, żebym zamontował to sobie tymczasowe drzwi, już zostało zrobione, ale dziękuję za rady. I słusznie. I co tu wiele mówić? Ogień już rozpalony, już się rozpala. Póki co jest tutaj trochę chłodnawo, ale widzicie, drzwi już są. No i na czym stanęła ta rozmowa? Niestety nie załadowałem baterii. A myślałem, że jeszcze są naładowane, ale wystarczy tylko trochę chłodu i już nie działają. Kontynuując teraz temat drzwi, więc teraz tak, tutaj je osadziłem całkiem do góry, tu wiadomo, przyjdzie jeszcze posadzka, więc muszę tutaj jeszcze tutaj coś dosztykować, tak żeby tutaj nie wiało. Na razie mam pusteczkami przystawione. Dużo ludzi mówiło, że ten piec nie zda egzaminu, żeby ogrzewać ten budynek. Tylko że dużo ludzi nie zdawało sobie sprawy z tego, że ten piec jest tylko na czas budowy. On tutaj jest tylko na czas budowy i on ma tylko za zadanie ogrzać tylko na czas budowy ten budynek. Docelowo prawdopodobnie też będzie tutaj na drewno piec. Tylko jeszcze nie wiem, jaki, może ktoś z Was ma jakieś doświadczenie względem tego, jaki tutaj piec dobrać na drewno. Tylko mam takie pytanie, bo widziałem tam dużo piecy, te co gazują, żeby gazować drzewo, jakieś tam gazowanie drzewa piątej klasy, ale tam trzeba zasobnik, taki bufor mieć około 800 tysiąca litrów zbiornik. Czy na przykład jest możliwość zastosowania takiego pieca jakiejś piątej klasy, ale bez tego buforu, żeby to działało w sposób taki tradycyjny, czyli odcinanie powietrza, załączenie, żeby to po prostu już elektronika sterowała tym, jak ma to być spalane, a nie żeby to bufor przytrzymywał, że on na full obrotach nagrzewał, bo chyba tak to działa i bufor nagrzewa i to z tego buforu jest pobierane to ciepło. No, wolałbym tego uniknąć, bo to są jakieś dodatkowe elementy. I przede wszystkim tu jest mało miejsca w tej kotłowni i chciałbym to wyeliminować. I co dalej? Tutaj o, już macie takie spiro. Spiro już jest poprowadzone, już się nagrzał piec. O, piec już nagrzany, więc można chyba włączać. I wam powiem, teraz włączę tego tutaj smoka. Teraz gdzie jest wtyczka? Tutaj muszę jeszcze trochę porządku zrobić, bo tu jest trochę tak jeszcze Saigon, tak żeby tutaj to wszystko posprzątać, tutaj to też wszystko poodgarniać. A także tu wszystko pozamiatać, żeby było bezpiecznie. I teraz podłączymy tutaj oto sobie tą wtyczkę i zobaczymy, jak to będzie tutaj grzało. O. O, już zaczyna. Ale pięknie, cudownie. Już jest czuć. Z dwururki takiej. Bo tutaj sam piec nagrzeje. O, to już możemy zamknąć. O. Spiro ogólnie chciałem 110, nie wiem, czy to ja się sfrajerzyłem, czy to na sklepie po prostu mi źle dali. Bo chciałem 110, żeby ona na ten kołnierz zachodziła, bo tutaj wtedy powstają opory. Ona lepiej jak jest tu założona na tym niż w środku, bo tutaj wtedy opór powstaje i nie ma tego przelotu. Spiro samo w sobie już daje opór, a co dopiero jeszcze jak mamy tutaj też takie zwężkę, ewentualnie dokupię jeszcze Spiro 110 i to poprowadzę jeszcze dalej, zobaczymy jak to będzie się sprawować. O, ładnie dmucha tutaj, tylko chyba lepiej by było, jakby to były te rury trochę niżej skierowane były. Bo wiadomo, jeżeli ktoś chodził na lekcje fizyki, to wie, że ciepłe powietrze zawsze pójdzie do góry, a zimne będzie na dole. I na tu, gdzie chodzi nam o to, żeby było ciepło, tego ciepła nie. Ale kurde, fajnie. Wow, ale tu za chwilę będzie cieplutko, tylko muszę jeszcze te drzwi zrobić. Ale to już za chwilę. Co jeszcze chciałem poruszyć, jakiś jeden ważny temat. Dużo ludzi mówiło, że po co ja te folie ściągałem. Ludzie, kochani, te folie są na transport, żeby nie porysować w transporcie tych okien. Tutaj i tak przyjdzie jeszcze, przyjdą te listwy, do których się przykleja folię tą maskującą.
I ona ma za zadanie zabezpieczyć te okna przed tym, żeby podczas tych prac remontowo-budowlanych nie zabrudzić tych okien, a z drugiej strony tak samo trzeba wszystko okleić. A jeżeli teraz tego nie oderwiemy, to potem to się nam wszystko zgrzeje, winą cało i wtedy będzie płacić zgrzytanie zębów, że nie idzie taśmy zerwać. A tak mamy wszystko pod kontrolą i jest wszystko picobello. Ja nie mogę, jak ja się cieszę. Ja za chwilę będzie cieplutko. Cały dzień będę grzał i zobaczę. Tylko szkoda, jeszcze o góry tą izolację bym musiał zrobić, a izolacja dopiero będzie gdzieś w tym tygodniu, raczej nie, dopiero będzie aż w przyszłym, a jakby było zaizolowane, to już by naprawdę był sztosik i można byłoby tu grzać, robić i byłoby cudownie. Tak więc ja się biorę za te drzwi i widzimy się już za chwilę. Jak już widzicie, piec działa z pełną mocą. Drzewo się tli, wszystko pozamykane. A tu nie idzie dotknąć tych rur, czyli jest naprawdę petardka. Drzwi od kotłowni, widzicie, tymczasowo zrobiłem z płyty poskręcające na szpaksy, tak aby niepożądani ludzie tutaj mieli utrudniony dostęp. Jest to naprawdę mocno poskręcane. Gruba płyta, chyba 20, to jest płyta 20, sklejka też wytrzymała. Drzwi już też ogarnięte. Drzwi zrobiłem w prosty sposób, docinając kawałek deski, przykręcając to, tutaj zaślepiłem, musiałem zaślepić kawałkiem klocka tą szczelinę, bo nie mogłem zostawić dłuższego tego odcinka, bo bym inaczej drzwi nie otworzył, bo gdybym otwierał, to zachodzi o futrynę i dupa, nie otwieram tego. Są małe szczelinki, ale na koniec chyba jeszcze to zapiankuję i wtedy ewentualnie jak to się otworzy, to powstanie takie szczelne połączenie, to powinno się już tam z łatwością oderwać. Tak, żeby było tam szczelnie i niepotrzebnie tutaj ciepło ucieka, ale jak się wchodzi, jest wyczuwalna różnica. Ale wiecie, co jeszcze zauważyłem? Przy tego typu piecu tu musi być wszystko otwarte, nie? Bo teraz tak, tutaj mamy ciepłe powietrze, tu leci ciepłe powietrze, fajnie, ogrzewa tutaj, wlatuje nam do tego, o, tu nawet czuć, jak tu wlatuje, ale będę chciał chyba docelowo jeszcze dołożyć spiro i żeby tu gdzieś był wylot na środku, bo tutaj już, no tak, no już nie ma, no jest ogólnie czuć, że tu jest cieplej niż na dworze, ale powiem wam tak, że lepiej jakby było to na środku. I teraz tak, do czego zmierzam? Ciepłe powietrze będzie się tu, o, tu już czuć u góry dużą różnicę, na przykład tu na dole czuć, no parę stopni, bym musiał raz wziąć termometr, ten taki elektroniczny i wam pokazać to naocznie, jak tutaj to wygląda, jak to się sprawa prezentuje. To ciepłe powietrze się tu zbiera, na dole się zbiera zimne powietrze. To zimne powietrze jest zaciągane przez piec. Ono idzie tu. I tu zaciągane jest przez wentylator ciepłe powietrze tędy. I jest taki mikroobieg. I to musi być wszystko, tak jakby można było powiedzieć, obieg zamknięty w samochodzie, jak włączamy klimatyzację, żeby ta klimatyzacja jeszcze bardziej efektywnie chłodziła, to zaciągane jest to już schłodzone lekko powietrze i powtórnie schładzane, a tutaj jest powtórnie ogrzewane. Niestety jest ono wysuszone wtedy, ale z wilgocią raczej tu nie ma problemu, jest to świeży dom, więc z wilgocią tu nie ma problemu. Jest nawet to wskazane, żeby to dosuszać, aby tu jak najbardziej się pozbyć wilgoci. No i gitara, no co tu wiele mówić. Trzeba coś zacząć działać, chyba zacznę już tu rozmierzać, gdzie tu mają być jakie gniazdka, wtyczki, gniazda i trzeba już tu jechać z elektryką, bo już tynkarz się niecierpliwi, ale chyba najpierw wszędzie zrobić posadzki, bo tynki będę chciał zrobić dopiero aż będą drzwi, a drzwi będą dopiero aż w styczniu, początek stycznia będą to drzwi Wiśniowskiego, są już zamówione, a jakie to już zobaczycie podczas montażu i będzie wszystko jasne, ale myślę, że to nie będzie tak źle, będzie wszystko całkiem spoko. A tu będą takie zwykłe techniczne drzwi, też w kolorze tetu, drzwi wejściowe oraz do kotłowni będą w kolorze antracytowym, tak jak jest kolor dachu. Kolor dachu też jest taki szary antracyt, takie coś tam. I to będzie jakoś tam się dopełniać. Będzie taki fajny kontrast, bo jeżeli tak sobie rozmyślaliśmy nad kolorem drzwi, czy wziąć jakiś kolor taki wpasowujący się w okna, to powiem wam, by to się wszystko zlało. A chcieliśmy, żeby jakoś to zaakcentować i to powinno już w miarę fajnie wyglądać. No, dobra, biorę się za, nie wiem, chyba tu zamiotę, bo
Nie lubię, jak tu jest taki syf. Wezmę miotłę, zamiotę tu i będzie pięknie. No i na czym ja to stanąłem? Idziemy zobaczyć, jak tu jest ciepło. Muszę się zaopatrzyć w termometr taki do mierzenia temperatury w tych pomieszczeniach, taki wiecie, taki pistoletowy, taki i mierzyć temperaturę wszędzie. I będę chciał zrobić taki rzetelny test tego ogrzewania, ale myślę, że około 6 stopni tu już jest, gdzie na dworze jest mróz i pada śnieg, ale pięknie. No i na czym to stanęło znowu? Na rozładowaniu baterii. Dobra, koniec z tym głupiałym gadaniem o tych bateriach. Baterie są definitywnie do wymiany. Ktoś kiedyś coś tam pisał w komentarzu, że baterie są też jakieś specjalne, taka na motor do GoPro. Będę musiał poszukać, a jeżeli ktoś z Was wie coś na ten temat, to bardzo mile byłby widziany podesłanie linku. A jeszcze chciałbym jeden temat poruszyć. Ciepły montaż, a szczelny montaż. Bo to są dwie różne sprawy, gdzie wszyscy mówili, gdzie twój ciepły montaż, ciepły montaż. Ciepły montaż to ma wykonany mój brat, montował na ciepły montaż, czyli co? Ciepły montaż to robimy dookoła otworu okiennego koryto, w którym osadzamy takim korycie, jak te taki, z takich płyt Termana, na przykład robimy takie dookoła koryto i w tym korycie osadzamy. I to jest ciepły montaż, ale szczelny montaż to jest dawanie dookoła tasiem. I to będzie jeszcze wykonane, gdzie już z moim znajomym rozmawiałem, który się tym zajmuje. Nie brałem tego w komplecie, bo jest po prostu za drogie. A wiecie, jak ktoś ma jakieś znajomości, to zawsze z ziomkiem się wypije piwko, pomontuje i będzie... Działa? Tak. To co? Kończymy odcinek? Tak! Bo tata nie nagrał końca na budowie, bo się bateria rozładowała, nie? No. No i nagrywamy tutaj na warsztacie. Jak widzicie, zetorek mało naprzód poszedł. Ale mam nadzieję, że teraz już niedługo się te... troszeczkę wygląda. No już wygląda powoli, nie? Tutaj powinien być... No, nie wchodź o to, Olek, na to nie wchodź. Niedługo, znaczy za jutro prawie nie, bo jutro mam wyjazd. Ale pojutrze albo za dwa dni chcę już ostatecznie całe wszystkie hamulce poskładać i tą całą galanterię, może już przód będzie, te wszystkie elementy będą dorobione i już cała przednia oś będzie zrobiona. Jeszcze nie wiem co u szlifierza, bo już dwa tygodnie leżą te graty u szlifierza i nie wiadomo co dalej. I ogólnie byłem u niego, ale nic nie ruszył. Tak więc takie odbijanie piłki. Ale mam nadzieję, że już coś tam zaczął robić i będzie gites i będziemy mogli składać ten silnik, bo jestem ciekaw, jak będzie działać. Do pompiarza też to zostało zawiezione, ale muszę zadzwonić, zapytać się, co tam się dzieje, bo długo się nie odzywa, czyli coś jest tam nie halo z tą pompą. A tu jeszcze w międzyczasie myliśmy samochody. Nie wiem, czy będzie coś widać, ale umyte samochody są. Ja jutro jedę Passatem w trasę. Kasia bierze Peugeota, dlatego umyłem jej, posprzątałem, odszurzyłem, bo były tak już brudne. Przede wszystkim Peugeot. Widzicie to wszystko, co na stole jest? Natomiast pół warsztatu było w Peugeocie, ale jak to się jeździ na roboty, to wiadomo, cały warsztat trzeba mieć ze sobą i to zawsze, żeby wszystko było pod ręką. A zrobiłem tak, żeby Kasia mogła tym jechać, tak, i na zakupy i w ogóle wszędzie, czyli wszystko posprzątane. Ja Passata też odszczurzyłem. Ale jak już będzie skończony domek, to już będzie cały dom spakować i cały warsztat. No. Będzie nic. I będziemy już powoli kończyć ten odcinek. Taki na luzaku, szybki odcineczek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. A jak nie, to trudno. Życie. Bywa i będzie ciężkie. Dobra, co? Kończymy, nie? Kończymy dzisiaj. I co, do następnego, trzymajcie się, cześć.